Pewne przekształcenie na płaszczyźnie XY ma następujące dwie własności. Każdy punkt leżący na prostej Y równe 3X 2 jest obrazem samego siebie. Obrazem dowolnego punktu nienależącego do prostej Y równe 3X 2 jest punkt P' taki, że symetralną odcinka PP' jest prosta Y równe 3X 2. Które z poniższych zdań jest prawdziwe? Czy chodzi o symetrię osiową, czyli odbicie? obrót czy o przesunięcie równoległe, czyli translację. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Ok, spróbujmy tę sytuację naszkicować. Układ współrzędnych oś x, oś y, 3x-2 minus powinno wyglądać mniej więcej tak. W treści zadania powiedziane jest, że każdy punkt leżący na tej prostej Przekształca się sam na siebie, jest swoim własnym obrazem w tym przekształceniu. No i już samo to mówi nam, że chodzi o symetrię osiową. Bo w symetrii osiowej, czyli w symetrii względem prostej, punktami stałymi przekształcenia, czyli punktami, które nie zmieniają położenia w przekształceniu, są punkty leżące na prostej, na osi symetrii. Sprawdźmy tylko, czy zgadza się to z drugą własnością. Obrazem dowolnego punktu P, nienależącego do prostej y równe 3x minus 2 na przykład punktu leżącego gdzieś tutaj, jest punkt P' taki, że symetralną odcinka PP' jest prosta y równe 3x minus 2. Żeby symetralną odcinka PP' była prosta y równe 3x minus 2, to po pierwsze muszą się one przecinać pod kątem prostym i po drugie odległość od punktu P do prostej musi być równa odległości punktu P' do prostej. Czyli do osi symetrii. Czyli punkt P' leży tutaj. No i widać już wyraźnie, że jest to symetria osiowa, mówiąc inaczej odbicie. P' leży w tej samej odległości od prostej co P. Pierwsza odpowiedź jest prawidłowa. Inny przykład. Pewne przekształcenie na płaszczyźnie XY ma następujące dwie własności. Punkt O jest obrazem samego siebie. Każdy punkt V leżący na okręgu o środku O przekształca się na inny punkt W również leżący na okręgu O, taki, że miara kąta między odcinkami OV i OW wynosi 137 stopni i kąt ten jest skierowany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Czy chodzi o odbicie, obrót czy przesunięcie? Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie znowu odpowiedzieć samodzielnie. No to szkic pomocniczy. Punkt O który jest obrazem samego siebie, czyli jest to również punkt Oprim, Druga własność, punkt V leżący na okręgu ośrodku O. Okrąg ośrodku w punkcie O, ale okrąg, którego promienia nie znamy, czyli dowolny okrąg, na przykład taki, mniej więcej. I punkt V leżący na okręgu, w dowolnym miejscu tego okręgu, na przykład tutaj, i ulega on przekształceniu na inny punkt W, również na okręgu, Taki, że miara kąta pomiędzy OV i OW wynosi plus 137 stopni, plus, bo skierowany jest przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. OV to ten odcinek, kąt skierowany dodatni, czyli w tę stronę, 137 stopni to 90 i 45 razem 135 i jeszcze 2 stopnie więcej, czyli kąt prosty, jeszcze pół kąta prostego i jeszcze trochę, jeszcze 2 stopnie. Czyli to jest odcinek OW, czyli to jest punkt W. Obraz punktu V w tym przekształceniu. No i wygląda to jak obrót. Punkt stały, czyli środek obrotu, i dowolny punkt leżący w niezerowej od niego odległości obraca się o kąt plus 137 stopni wokół środka obrotu, wokół punktu O. Zdecydowanie odpowiedź B. Czasami, kiedy czytamy taki opis, Taki długi, skomplikowany opis można się zniechęcić, bo zupełnie nie wiadomo o co chodzi, ale dobry szkic często załatwia sprawę. Jeszcze jeden przykład. Jeszcze raz to samo, płaszczyzna XY. Pewne przekształcenie na płaszczyźnie XY ma następującą własność. Każdy okrąg O o promieniu r i środku w punkcie XY przekształca się na okrąg O' o promieniu r i środku w punkcie X plus 11, Y minus 7. Jeszcze raz zatrzymajcie film i wybierzcie symetria, obrót czy przesunięcie. Może kusi was, żeby zaznaczyć obrót, tak jak w poprzednim przykładzie, bo w treści zadania mamy okrąg, jego środek i promień, i może rzeczywiście jest to obrót, ale sprawdźmy dokładnie. Mamy jakiś okrąg, tu jest jego środek, jego współrzędne to x i y, i jego obraz to inny okrąg o tym samym promieniu. Tutaj jest R. Współrzędne środka obrazu to x plus 11 i y minus 7. I obraz ma ten sam promień r. No i widać teraz, co się stało z okręgiem o. Nie został on obrócony i nie został on odbity, został przesunięty. Trzecia odpowiedź.